W wielu poprzednich filmach widzieliśmy podobne do tego równania i chcieliśmy je rozwiązać ze względu na x. Albo mówiąc inaczej, chcieliśmy wyznaczyć x. W tym filmie spróbujemy pogłębić nasze zrozumienie tego, w jaki sposób rozwiązuje się takie równania. W szczególności zajmiemy się równaniami równoważnymi. Na tym przykładzie pokażemy, że równanie równoważne to to samo równanie, ale przepisane w innej formie. Przekształcone, przekształcone do innej postaci, do równoważnej postaci. No to przekształćmy to równanie do innej, najlepiej prostszej postaci. Możemy zastosować własność rozdzielności i pomnożyć 3 razy x i 3 razy 1. Wtedy tę część równania możemy przepisać tak: 3x plus 3. Resztę równania przepiszemy bez zmian. Minus x równa się 9. Te dwa równania są równoważne. Oznacza to, że jeżeli to równanie jest prawdziwe dla jakiejś wartości x, to to drugie równanie też jest prawdziwe dla tej samej wartości x i odwrotnie. I możemy dalej przekształcać do kolejnych równań równoważnych. Możemy dodać wyrazy podobne. Wszystkie te, które zawierają niewiadomą x. 3x i minus x. 3x minus x to 2x. I znowu pozostałe wyrazy przepisujemy bez zmian. Plus 3 równa się 9. Wszystkie te trzy równania są równoważne. Jeżeli istnieje takie x, że 2x plus 3 równa się 9, to dla tej samej wartości x 3 razy x plus 1 minus x będzie równe 9. I odwrotnie. Jeżeli istnieje takie x, że po podstawieniu Pierwsze równanie będzie prawdziwe, to dla tej samej wartości x ostatnie równanie też będzie prawdziwe. I możemy dalej wykonywać działania, które nie zaburzą równoważności kolejnych równań. Możemy odjąć 3 od obydwu stron równania, albo uogólniając, jeżeli dodamy lub odejmiemy tę samą liczbę od obydwu stron równania, to otrzymamy równanie równoważne. Jeżeli rozdzielimy mnożenie względem dodawania, tak jak zrobiliśmy to tutaj, to otrzymamy równanie równoważne. Jeżeli dodamy wyrazy podobne, albo mówiąc inaczej, zredukujemy wyrazy podobne, to otrzymamy równanie równoważne. Odejmujemy 3 od obydwu stron równania i otrzymujemy 2x równa się 6. I znowu tak samo, jeżeli istnieje takie x, dla którego spełnione jest to równanie, to dla tego samego x spełnione jest każde z tych równań. I odwrotnie. x spełniający dowolne z tych trzech równań spełnia również to ostatnie równanie. Wszystkie te cztery równania są równoważne, są równaniami równoważnymi. Inne działanie, w wyniku którego otrzymamy równanie równoważne, to mnożenie lub dzielenie obydwu stron równania przez tę samą liczbę różną od zera. Przez liczbę, czyli przez stałą. W tym przypadku możemy podzielić obydwie strony równania przez 2. 2 nie jest równe 0, czyli jest ok. 2 to stała, czyli liczba. I otrzymujemy równanie równoważne x równa się 3. Każdy x, który spełnia to równanie. Jest jeden taki x, x równy 3, spełnia również każde z pozostałych równań. I odwrotnie. Jeżeli jakiś x spełnia dowolne z tych czterech równań, to spełnia też to ostatnie równanie. Wszystkie te równania to równania równoważne. Działania, w wyniku których otrzymujemy równania równoważne, to działania następujące. Dodawanie lub odejmowanie tej samej liczby do obydwu stron równania. Mnożenie lub dzielenie obydwu stron równania przez liczbę różną od zera. Mnożenie lub dzielenie wyrażenia w nawiasie. Ta własność nazywa się rozdzielność mnożenia względem dodawania. A gdyby wyrażenie w nawiasie było dzielone przez liczbę, to byłaby to rozdzielność dzielenia względem dodawania i redukcja wyrazów podobnych. Można się zapytać, czy są jakieś działania, w wyniku których nie otrzymujemy równania równoważnego. I okazuje się, że są. Na przykład takie równanie x równa się 2, i jeżeli dodamy lub odejmiemy lub podzielimy lub pomnożymy przez liczbę tylko jedną stronę równania. To nie otrzymamy równania równoważnego. Jeżeli dodamy 1 tylko do lewej strony równania, to otrzymamy x plus 1 równa się 2. I w takim przypadku x spełniające to równanie nie spełnia tego równania. I odwrotnie, x równe 2 spełniające to równanie nie spełnia tego równania, bo wykonaliśmy działanie, w wyniku którego nie otrzymujemy równania równoważnego. Tak samo będzie, jeżeli pomnożymy przez 3 tylko Prawą stronę równania otrzymamy x równa się 6 i nie są to równania równoważne. x spełniające równanie x równa się 6 nie spełnia równania x równa się 2. W tym przypadku jest to dosyć oczywiste. Kolejne działanie, w wyniku którego nie otrzymamy równań równoważnych, nie jest już takie oczywiste. Powiedzmy, że mamy takie równanie: 5x równa się 6x. I może was kusić, żeby podzielić obydwie strony równania przez x. I może się wydawać, że otrzymamy równanie równoważne. 5 równa się 6. Widać, że nie ma takiego x, żeby 5 było równe 6. Nie możemy w żaden sposób spowodować, żeby 5 równało się 6. Jeżeli założymy, że te dwa równania są równoważne, to to równanie nie ma rozwiązania i możemy pomyśleć, że to równanie również nie ma rozwiązania. Ale takie dzielenie przez x nie powoduje, że otrzymujemy równanie równoważne, bo w tym konkretnym przypadku rozwiązaniem tego równania jest x równe 0 i dzieląc przez x, dzielimy przez 0. Trzeba bardzo uważać, kiedy dzielimy przez zmienną, bo możemy trafić na przypadek, w którym rozwiązaniem równania jest x równe 0. W takim przypadku, jeżeli chcemy wykonać działanie, które da w wyniku równanie równoważne, to nie dzielimy przez x. Tylko odejmujemy. Możemy na przykład odjąć 5x od obydwu stron. Tu mamy 5x minus 5x, tu mamy 6x minus 5x, czyli 0 równa się x. I teraz równania 0 równa się x i 5x równa się 6x są równaniami równoważnymi. Każdy x spełniający to równanie spełnia również to równanie. I każdy x spełniający to równanie spełnia również to równanie. I ostatnia rzecz. Słyszeliście już parę razy, że możemy pomnożyć lub podzielić obydwie strony równania przez liczbę różną od zera. Otrzymamy wtedy równanie równoważne. Mam nadzieję, że rozumiecie, że dzielenie przez zero to nie jest dobry pomysł. Otrzymujemy wtedy dziwne wyrażenia. Nazywają się one nieoznaczone i lepiej ich unikać. Ale również mnożenie przez 0 może spowodować, że nie otrzymamy równania równoważnego. Weźmy to samo równanie: 2x równa się 6, i jeżeli pomnożymy obydwie strony równania przez 0, to otrzymamy 0 równa się 0. A równanie 0 równa się 0 jest prawdziwe dla każdego x. 0 zawsze będzie równać się 0, obojętnie jakie będzie x. Ale to równanie nie jest prawdziwe dla każdego x. Jest prawdziwe tylko dla x równego 3. Te dwa równania nie są równoważne, mają różne rozwiązania. Możemy dodawać i odejmować 0 od obydwu stron równania, dużo to nie zmieni, ale możemy, natomiast powinniśmy być bardzo ostrożni, bo nie zawsze możemy ani mnożyć, ani tym bardziej dzielić przez 0 obydwu stron równania. Jeżeli mnożymy obydwie strony równania przez 0, to możemy nie otrzymać równania równoważnego. Jeżeli mnożymy obydwie strony równania przez wyrażenia, albo zmienne, których wartość może wynosić 0, to również jest to ryzykowne zagranie, bo też możemy nie otrzymać równania równoważnego.